No i witam was, witam po raz kolejny. Wracamy tutaj do gierki The Forest. Do tego, no troszeczkę czasu minęło od czasu, kiedy ostatni raz sobie nagrywałem. Tak więc będzie oczywiście malutka porcja jakby przypominania sobie, jak to się tu nadupczało wszystko. Gra dostała masę w ogóle update'ów i wszystkiego, jest masa dosłownie nowych rzeczy. Naprawdę fajna sprawa. Tak więc będziemy sobie powoli tutaj wszystko rozbijać. Chwilka, jaki ja mam typ światła? Co to za Modern Color Shading? Natychmiast mi proszę zmień na Original. Dziękuję. Nagle kurde 40 FPS-ów więcej. No, tak więc tego, no będziemy sobie dalej tu rozbudowywać. Będziemy poszukiwać więcej rzeczy teraz właśnie w jaskiniach. Nawet uważam, że to będzie dobry pomysł, żeby jaskinię odwiedzić właśnie jako pierwszą rzecz, jaką będziemy robić i tyle, no. Tak więc teraz zasuwamy. Okej, to w dzisiejszym odcinku. Znaczy tak, pierwsze zmiany, jakie takie są dosyć istotne, to wpierw będę musiał zabić żółwika, żeby wam to pokazać. A powinienem wziąć sobie jakieś jedzenie, to nawet to zrobimy. Pierwsze co, można poisonować w ogóle nasze bronie, zbierając na przykład trujące grzyby i takie berisy. Po prostu potrzebujemy chyba tam 3 czy 5 i z pomocą broni to zmieszać i wtedy będziemy mogli zatruć. Czemu ustawiłem tutaj 29 zamiast 30 piórek specjalnie? Ponieważ kiedy mam 29, kiedy mam maksymalną ilość upgrade'ów, to wtedy nie mogę połączyć z klotem, żeby zrobić to, wiecie, podpalającą właśnie tą siekierkę, bo wtedy ona to jest liczone jako 30 upgrade, mimo że nie pokazuje tego. Więc to jest właśnie taki ważny aspekt, dlatego też, żeby też mieć berries. Ja w podziemiach, wiadomo, będę chciał sobie używać dość często właśnie tego siekierusa. Oprócz tego jest całkowicie nowy, zmieniony guidebook, że bardzo o wiele fajniej w ogóle wygląda. Jest taki bardziej przejrzysty, muszę przyznać. Oczywiście nie będę używać języka polskiego, ale najważniejsze to, co w tym wszystkim jest tak fajnie zrobione, to nowy wygląd tego, jak nasza postać się tutaj regeneruje. Proszę bardzo, armor jest inaczej pokazany, cold armor, stealth armor, on inaczej też jest pokazany tutaj, właśnie widzicie na naszej postaci. Statystyki o wiele łatwiej teraz śledzić, ponieważ jest po przecinku przy zerze widać, kiedy będziemy się ulepszać, kiedy nie. Jak widzicie, atletyzm mam bardzo wysoko, więc spoko. Kilogramy, poczytalność, wszystko jest naprawdę fajnie teraz pokazane. Bardzo to szanuję. Co tam jeszcze z dodatkowych opcji? No, na pewno będzie fajna rzecz, którą będę wam chciał pokazać, czyli to jest jeżdżenie na żółwiach. Bo teraz można sobie ze skorupy żółwia zrobić takie sanki i zasuwać taki psiu w dół, więc nawet fajna sprawa. I tak, czyli ile mam patyków? 20, wszystko tutaj ładnie. Domni by tam jeszcze będę musiał sobie wyrabiać, ale w sumie chcę jedną rzecz zdobyć właśnie z jaskiń bardzo, więc oczywiście sobie po to pójdziemy. Jednakże wpierw muszę jeść, wziąć sobie jakieś. Mam nadzieję, że mi nie zresetowało całego jedzenia. Zobaczmy, ile tu mamy w pouchu. 100%, okej, okay, bardzo dobrze. Co tam jest jeszcze? Nowa animacja nabierania wody do garnka. Jest bardzo fajna, taka urocza. Pyk, pyk, pyk i pyk. Ile tam mamy? Ono nie jest zepsute? Nie, jest dried. No i doszedł nowy tryb trudności, który nazywa się Survival i jest naprawdę, powiem wam szczerze, fajny. Ponieważ, no, tak, choroby są o wiele groźniejsze dla nas i wszystko. O, dobra, pułapki jeszcze dla przykładu. Te pułapki już mogą nas ranić i kiedy się zresetują, to trzeba dłużej je przytrzymywać tam, żeby się, wiecie, odresetowały. Więc bardzo fajnie to teraz jest, że teraz troszeczkę więcej czasu trzeba poświęcić, żeby, no, zresetować te pułapki. Nie po prostu, że klikamy guziki się nastawiają. Tylko, że tak troszeczkę dłużej. Fajna bardzo sprawa. I tak, zetnijmy sobie parę drzew, tak po prostu dla samego ścięcia drzew, żeby mieć zwiększającą się siłę. Bo trochę mi na tym zależy, żeby też troszeczkę już tą siłą się zająć. Ale tak, co do harda. Hard teraz działa w następujący sposób. Przeciwnicy więcej biją, my mamy mniej życia. Norma, no nie? W przypadku natomiast chorób, one o wiele poważniej działają, ponieważ możemy dostawać większy wpierdol, obrażeń, wszystkiego takiego. I to jest bardzo ważna rzecz, że właśnie szybciej tracimy z nasze statystyki i inne takie pierdoły. Tak, jesteś zły, niedobry. Ile was tam jest? Trochę was chodzi, okej. Okay. I zobaczmy guidebook, który cały czas jest. Siła nam spada? No kurwa. To przez to, że pewno jestem niewyspany albo nie najedzony, ale zjem od połowy i będzie wtedy gitara.
No tak, z siłą dalej jest właśnie taki problem, że ciężko to niezbyt łatwo to ogarnąć. Dobra, wejście do jaskini to będzie taka dziura, którą będę miał gdzieś tutaj, z tego co dobrze pamiętam. Oprócz tego, teraz można robić potrawki w ogóle. Jeszcze ludzie nie ogarnęli, jak potrawki dokładnie działają, że, znaczy tak, do garnka można wrzucić różne rzeczy, kiedy on się tam smaży na ognisku. Tam wiecie, można wrzucić berisy, grzyby, jagody, kurwa, wszystko naraz możemy wrzucić, wszystkie możliwe składniki istniejące w grze i wtedy z tego wyjdzie jakaś breja. I kwestia jest taka, że spoko, jak najbardziej spoko, fajnie, bo to ma podobno dawać jakieś solidne, fajne buffy, jak się ogarniemy i zrobimy naprawdę coś fajnego z tego. Okej, tu powinna być dziura. Gdzieś tutaj w tym obszarze, z tego co pamiętam. Zejście do jaskini. Jakby co? Na mapie chyba powinna być zaznaczona. Odwracam się. O! Jest ta dziura. Jest ta dziura. Bo muszę obrócić się tak, żeby iść w jej stronę. To nastawianie się. Dobra. O, jest dziura, zajebiście. No, tak więc zrobię cięcie nagrywania, żeby nie było tego jakiegoś desynchro. Okej. Okay. Wracam z powrotem i nadupczamy. Ogólnie tak, jest też na hard modzie o wiele mniej zwierząt, tam królików, jelonków, wszystkiego. O kurwa, już, już. I teraz podpalamy. Jep! Super shot. Szmato. Co ty sobie myślałeś, co? Dobra, trochę jest tych kaniwali tutaj. Ubijmy ich wszystkich. Dobra. I teraz. O! Super hard nie zaliczył się. O! Mówici. Jak ślicznie. Dobra. Ciało mogę sobie nawet ich poniszczyć, bo w końcu hej. Mogę mieć kości, ale w sumie widzę, że mam bardzo dużo. I teraz zobaczcie, się miga bardzo fajnie ta ikonka naszego głodu, kiedy jesteśmy już głodni. I jeszcze inna taka ciekawa sprawa. Proszę bardzo, zjedzmy sobie. Kiedy jest hard mode, to normalnie jest tak, ja nigdy tego nie miałem okazji sprawdzić. To najpierw się spada na sam dół. I dopiero potem się zapełnia takim super ciemno-czerwonym paskiem, idzie do góry. Jak zejdzie do góry, to wtedy stracimy życie. Potem ten czerwony pasek się znika i znowu leci do góry, tylko że szybciej za każdym razem. Tak samo jest z wodą. I tak właśnie działa właśnie w odwodnienie i wygłodnięcie. I tu jest bajer taki, że najpierw musi to zejść na dół i dopiero ten czerwony pasek się zapełnia. Na hard modzie jest tak, że po prostu zejdzie już ci do zera, to już wtedy dostajesz to obrażenia. Więc słuchajcie, ja szczerze lubię coś takiego, bo to dodaje takiej bardziej lepszej nutki dosłownie do gierki, że w sumie tak powinno być w moim odczuciu. Rozumiecie? Okej, co do tej jaskini, to tutaj będziemy chcieli znaleźć sobie Rib River, czyli tam. No to urządzenie właśnie do oddychania pod wodą. Proszę bardzo, tu też jest wejście do jaskini. Taki, wiecie, odcineczek powrotny, w którym będziemy sobie oczywiście przeglądać te jaskinie. A i przepraszam najmocniej, że jeżeli może być echo w moim głosie, chociaż wątpię, żeby było, ponieważ dopiero w czwartek mam tam, przyjedzie do mnie ta wiertarka udarowa, żeby ładnie zawiesić te maty antydźwiękowe. Jednakże już miałem taką super ochotę, żeby teraz grać, że wiecie, mam to w dupie, haha. Pięknie. Fajna metoda właśnie. Podpalony przeciwnik się gibie, ja wtedy mu wywalam super shota i gitara. I to są fajne właśnie takie skrzynki, w których jest bardzo dużo ubrania, więc hej. Plusy, same plusy. Breathe the new. Breathe D. Okej. Ciekawa nazwa tego. Gazety wyborczej. He. Siup. Co tam jeszcze z takich fajnych trików? Tego żółwia będę wam musiał pokazać, ale to w swoim międzyczasie. Po prostu pod dupę jak taką typową tą. Jak typową. Typowe jabłko podstawiamy. Tam jest jakie jabłko? Przecież jabłka się je. Ban. Skombajnujmy sobie. Ile w sumie mam baterii? 9, kurde panie, o czym my tu mówimy? Equip. Ślicznie. Z takich fajnych trików, jakie wykombinowałem, jak zdobywać łatwo hajs właśnie z tych postaci, znaczy tych powieszonych tutaj ziomków.
Nikt nie powiedział, że jestem normalny. No i takim łatwym sposobem możecie szybko sobie pozdobywać hajs właśnie z pasażerów. Taka fajna metoda naprawdę. Nie otwiera niestety to na przykład, nie wiem, tych skrzyneczek właśnie podróżnych i innych takich rzeczy. Kto mi? Nagle mi kurwa wszyscy piszą. 3 nowe wiadomości od Spajo. Zobaczmy. Co Travis, please. Zdjęcia liczników, czy podesłałbyś, bo teraz bardzo potrzebuję. ZW. I wracam do was z powrotem. Ogólnie ten, nie czyściłem dawno swojego wiatraka, który i tak jest oceanem, więc jeżeli będziecie słyszeć kurewski ocean, kurde, egejsko-mazurski, to no, sorry, mam to gdzieś, tak więc będziecie musieli sobie poradzić, no, taka sytuacja, to i jeszcze, cardboard, czy mam jakieś cardboardy? Nie mam cardboardów? No nie, mam tylko, dobra, tylko nie zauważyłem. I klik, i z gliną, ponieważ z gliną jest najlepsze. Klik, proszę bardzo. I znowu kolejna bomba. Proszę bardzo. A już mam maksymalną ilość bomb. No niebywałe, moi drodzy, niebywałe. Państwo polskie dosłownie mnie samo rozpieszcza. Tak naprawdę nigdy tak nie robiło, ale co tam? Łoch, ty panie, gdzie ty lecisz? Toż to chleb razowy dosłownie nawet tak nie leci w powietrze. Jestem ciekaw, czy dalej się podpalam, jak podpalam ręcznie tą. O. O, zabawka od Timiego. Kolejna. Łączmy tego robota zniszczenia wszechświatów Jowiszy. Gdzie ty jesteś? A, tu jesteś. Cyk, cyk. I jeszcze ta druga noga teraz powinna być gdzieś leżąca. Czy jeszcze się nie pojawiło w moim ekwipunku chyba? Tak, może też być. Zawsze może tak się zdarzyć. Ej, kurde, co ty mi to ekwipujesz? Jakieś kurde oszustwa państwowe. Świetliste. Nie, ta noga się po prostu nie chwyciła tutaj, okej. O, cześć! Bardzo dobrze, zbierajmy tutaj wszystko. To jest bardzo ważne. No i najważniejszy aspekt dosłownie tej gierki. Zbieractwo. Mówię, kurde, jak jakiś remigiusz szmaciaszek, ale no co poradzić. Tych pasażerów niby teraz łatwiej jest znajdywać, ponieważ niby tam naprawili właśnie wykrywanie ich. Co ci się stało z twarzą, człowieku, mój Boże? Wyglądasz dosłownie jakbyś, nie wiem, nagrywał Robloxa. Ten dźwięk dzieciaka takie. Dobra, na spokojnie, na powoli, klimatycznie tutaj się przesuwajmy dalej. Z kuli. Serio? Dźwięk krwi z krwią? Śmiesznie nawet. Jep. I krzyże spadają, bo zje krzyża. Zje krzyża. Ja jak kłócam, kurde. O! Wyjebę na nich sneak attack. Jeżeli tylko mi się uda. A teraz jest kurwa tak ciemno, że nic nie widzę. Wystarczy, że będę kłócał. Będzie zajebiście. Halo, powinieneś zginąć. No. Drugi jakoś się dziwnie zgliczował. Jep, kurde. A nie żywy był już, okej. Okay. Ła, gdzie ty jesteś? Proszę mi tutaj nie machać. No, chodź, frajerze. Kra, człowiek małpa. Darłem się jak pojebany tylko. Spadnij w przepaść. Już? Nareszcie, dziękuję. O Boże, co wyk małpa, największy zbrodniarz wojenny. Skurwysynie, zostaw mnie. Darłem się jak pojebany tylko. Nie pamiętam, czy to się szło dalej. Czy właśnie się schodziło w dół, ale przejdźmy dalej. Ewentualnie się wrócimy. Ej, mamy odcinek eksploracyjny, więc hej. Zawsze coś. Dodatkowe flary. Flary z Coletstedt. Dziękuję. Zawsze się przydadzą. A, tutaj jest to śmieszny bajer, że jeb, rozwalamy i tu wypada po prostu serce. Jest ta czapka właśnie tego, jakiegoś górala Ślązaka i innego Janusza. Ze wszystkich osób to musiałem akurat, że góral, mój Boże, jestem zły. Dobra,
To wyłączamy, robimy sobie tradycyjną pochodnię. Klik i klik. A, najpierw tak. I w ten sposób. Ciup. A, dobra, no ty teraz będziesz się ekwipować cały czas, prawda? Na razie tylko posuwa. O, to jest klimat, mój Boże, ta gra jest wyjątkowa. Może bardzo na spokojnie jeszcze w dół. Szwing, szwung. Cześć. Jakbym w sumie chciał, to bym mógł zrobić taki fajny zeskok tutaj na bok, ale nie będę ryzykował. W sensie po prostu mogę odbijać się od ścian tak, że nic mi się nie stanie, ale zbyt duże ryzyko. A nie, to jest jednak to, którego nie mogę tak zrobić, bo tutaj jest za wysoko. Więc spadłbym i bym się zabił jak na głupi ryj. Głupotę zrobił po całości, ale wiecie, ja jestem do takich rzeczy zdolny. Świetnie. Mój pochodnia. Travis Deruda pochodnia. Te flaki zgniesione. Co tu była? Czy tu była Virginia? Chyba w jednym miejscu nawet była Virginia z tego. O właśnie, jest nowy łuk nawet w grze. Crafted Bow się nazywa. Czyli, to, znaczy Crafted Bow, to jest Modern Bow. Czyli wiecie, z włókna węglowego, hurdur, takie te szmurybury. Proszę bardzo, jest Rip River. Klik. Proszę bardzo, i jak to działa? Otóż zakładamy sobie Rip River i możemy pływać. Proste, jak, a zarazem jak oczywiste. Proszę bardzo. Equip. I mamy coś takiego w naszym ekwipunku. To możemy sobie wyłączyć. I mamy takie jakby świecenie właśnie pod wodą, więc zajebiście. Ogólnie tak, mamy w ekwipunku właśnie butle z tlenem, które bardzo długo się zużywają, więc zajebiste to jest do użytku. Jest takie rozmycie właśnie ekranu, więc nie dziwcie się, jakbyście sobie grali i byście byli zdziwieni, że co to tak. O, you're cold and wet, build a fire to and get dry. No to spokojnie, mam pochodnię swoją z paliwem. I tak to wygląda. Takie oto pływanie śmieszne, fajne. Bardzo to jest fajny, przyjemny element. I to światło jest całkiem spoko. Szkoda tylko, że aktywuje się dopiero jak jesteśmy pod wodą. Nie mam pod wodą żadnych strachów, niczego takiego. Aczkolwiek kurde chcę, żeby w końcu dodali elementy, że jakiś kurde rekin, mutant, technopolip kurde cię atakuje, czy inne takie bajery. To by było naprawdę fajne. Kurwa, jak się kurwa wystraszyłem, ja pierdolę. Jak się pierdolę kurwa w nogę, Allah. Kurwa, płody dziecięce! Łe! No! Mogę cię dobić? Dziękuję. Ja pierdolę, a się wystraszyłem! To Jezus, tak. Jeszcze te napoje, one nie wystrzeliwują milion kilometrów w powietrze. Proszę bardzo. Jezus Maria, jak się zlemię. No i to, jest taki kanister, używamy go i się napełnia tam ten pasek powietrza, który jest w środku. Jezus, nie zauważyłem ich po całości i po prostu było takie jeb. A, i moja ta rozkmina na temat tego, czy jak łączę tak flary z pistoletem i się tworzy nowa amunicja, czy ona tam znika. Jak najbardziej ona się tworzy, więc jest zajebiście. Wszystko zrobione. Jezu, ale jak się zlękłem. No, ta gra ma takie swoje momenty. Potrafi cię w najmniej oczekiwanym momencie nagle wystraszyć niesamowicie i to serio szanuję, powiem wam szczerze. Bo nie zauważysz jednego przeciwnika i tyle. Czy na Rip Riverze się zwiększa atletycyzm od pływania pod wodą? Nie wiem, nie wiem szczerze, nie mogę wam odpowiedzieć na to pytanie. No i patrzcie, fajne światło, które mogłoby być cały czas, a ono znika po czasie, więc bieda. Bieda niestety. No i co, Rip River można sobie zdjąć. Unequip. Dziękuję. Jest no, w sekundach pokazane, ile czasu to nam daje właśnie pod wodą. I ogrzejmy się. Może bardzo, kolejne Rip Rivery. Dynamite. A nie, to są flary, okej. Okay. Tajemne przejścia. Milion małych szkieletów. I tak, to jest sekretne, ogólnie tu kosmici, wszystko takie te sprawy, to już wcześniej o tym mówiłem, bo jesteś w Death Hole właśnie są takie dziury i trzeba położyć trzy przedmioty, nie musi to być w żaden sposób siekiera, nic takiego, po prostu, nie wiem, patyk możemy wyekwipować i klik. I kolejny. No
No i nawet wystarczyłby ten jeden. Jeżeli, śmieszna sprawa, przechodzimy z przeciwnej strony, czyli od wewnątrz byśmy przechodzili tutaj, to wtedy te drzwi się od razu same otworzą i te patyki już tu będą położone. I to zawsze są patyki, które tutaj się kładzie. O, widzicie? Widzicie? Patyk się sam dodatkowy dołożył, który docisnął do końca to przejście. Fajna sprawa. I kurde, te algi świecące, fajne naprawdę. Proszę bardzo, ekspedencja ta chrześcijańska, która z któregoś tam roku była. Nie wiem, jakim cudem oni podczas takiej pozycji zginęli. Z niebywałe. Mam nadzieję, że to kiedyś przerobię w jakiś, że nie wiem, atakuje nas wielki zombiak czy coś takiego. No hej, potencjał. O, pociski. Old Ungamo Bulecje. I tutaj znajdujemy coś jeszcze fajnego. Tak, znajdujemy Biblię. Więcej flar. Kolejna Biblia. Boże, tych flar i tego wszystkiego. Halo, 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 proszę się powiedzieć. O, jest paliwo, nie wiem, jakim cudem. Znaczy, dobra, paliwo jak najbardziej mogło być, że mieli właśnie nawet w tej nowoczesnej formie. Ale jest tu siekiera. Ta siekiera, ona nie jest lepsza od naszego. Proszę, piękne zdjęcie w Virginii. Zrobione właśnie przez tamtejszych. To nie jest tak, że to jest jakaś o wiele lepsza siekiera. Ona jest taka praktycznie jak każda inna, zobaczcie. Ale za to ma blok maksymalny. Ogólnie, kiedy nie było jeszcze Modern Axe'a, to była najlepsza siekiera. No bo jak wiadomo, statystycznie to ona jest lepsza od tego znacząco. No nie? I taki Rusty Axe po prostu. Tam jest kilka tych aksów. Jest Rusty Axe. Możemy właśnie własnego Crafted Axe'a zrobić i jest Modern Axe. Chyba jeszcze jest jeden, ale nie pamiętam dokładnie. Jeżeli się mylę, no to ki. Mam to gdzieś. Proszę bardzo, odnówmy sobie tu wszystko ładnie. I okej. Takie to fajne miejsce. Całkiem klimatyczne. Pokazuje coś nam więcej na temat tej całej ekspedycji, która tu się odbyła hen lat temu. No i dobra, płyniemy dalej. I to jest zajebiste, że jest ten strach przed tą głębią, że to wygląda jak jakoś meduza czy coś, a to tylko zwykły stalaktyk, no nie? I płyniemy i to jest... Kurwa, muszę zjeść. O, to wypłyniemy zaraz i coś wszamiemy sobie. To jest właśnie ten element, że jak ma się naprawdę fobię przed głębią, to ta gra strasznie cię przeraża. Ja już tyle razy tu przepływałem, ale za pierwszym razem to ja miałem super strach dosłownie w tym miejscu, bo takie Jezus Maria, ciemność, zaraz mi coś wyskoczy, jakiś kurde kwadratowy ryj. A ja sobie kupiłem gierkę, która nazywa się Subnautica, ją pewno bardzo dobrze znacie, bo masa współczesnych kurew ją nagrywała. Proszę, drink. I tak, ja ją też znalejąc życie będę nagrywał. Do pełna i wszystko i... Zobaczymy, jak to będzie. Proszę bardzo. Klik. I się wspinamy na górę. Jeszcze będę musiał znaleźć climbing axe z takich ważniejszych rzeczy do eksplorowania podziemi. Bo na pewno będę chciał sobie modern bow załatwić. To jest pewniaka. No kurde, współczesny łuk. Elwenowy łuk. O Boże. Jokes. Jokes forever. I proszę bardzo, kolejne właśnie tajemne, kurde, jakieś zejście podpływajki. Jakby, nie wiem, no kurde, taki jest potencjał, żeby tu były jakieś... Znaczy, słuchajcie, w takich podziemnych jaskiniach jak najbardziej mogą być jakieś, nie wiem, rybki, inne takie pierdoły, no bo hej, ryby żyją wokół własnego ekosystemu, który nie wymaga jak najbardziej, wiesz, ciągłego dożywiania ich, czy coś takiego. One sobie żyją według własnego ekosystemu, który się napędza cały czas w kółko. Możecie sobie sprawdzić w internecie, jak to funkcjonuje z ekosystemami tych rybek. Ale jak najbardziej jest możliwość, że jeżeli są w akwarium i da się pozwolić, żeby to akwarium było zaśmierdziane, całe zawalone, to wtedy ekosystem się już tam tworzy i one żyją same z siebie z tego, bo plankton się wytwarza. O, bo ładowanie. I gdzie my wypłynęliśmy? Kurwa, jeszcze w nocy. Ale to jest Geese Lake, proszę bardzo. Pamiętacie Geese Lake'a? Śmieszna, urocza sprawa. No i tak, mamy Rib River, coś co naprawdę chciałem już od dawna mieć. I powiem wam szczerze, chyba teraz sobie przejdziemy poszukać także drugiej najważniejszej rzeczy do wspinaczki i innych takich, znaczy do wspinaczki, właśnie zaspoilowałem, do podróży właśnie po jaskiniach i wszelkich innych. To będzie, moi drodzy, climbing axe. Tylko ja zrobię małe cięcie, ponieważ chcę dokładnie pamiętać, gdzie trzeba pójść, w którą jaskinię dokładnie. Gdzie jeszcze pod palmy, znaczy w sensie pod palmy to... A, ciepełko. Tak więc Z2.
Okej, okay, miejmy nadzieję, że Wiki się nie zmieniła i wszystko jest dobrze pokazane. Climbing Axe powinien się znajdować w tej części, która wygląda troszeczkę jak, kurde, ten, Ameryka Południowa, ale no wiecie, różne są interpretacje tego, jak coś wygląda. Ogólnie tracimy całe nasze wyziębienie z wody, jeżeli tylko nastąpi dzień jako skrypt. Ciekawa sprawa. Iść mniej więcej tak prosto. Nie, bardziej tam, w tym kierunku. Okej. Okay. Bo chodzi o to, żebym dokładnie wiedział, jak się kierować tak po prostu samemu z siebie. Żeby potem to łatwiej doszło. A tak to przynajmniej będziecie mieli jakąś fajną, nie wiem, wyprawę ze mną. Ogólnie gra dostała update nowego zakończenia. A dokładniej nie tyle nowego zakończenia, co... jakby to ująć... dokończenia zakończenia? Już, że nie powinienem o tym mówić, ale znając życie pewno... masa z was już dawno kliknęła, o, jakie jest zakończenie w The Forest. Nie mam do tego żadnego problemu. Proszę bardzo, róbcie sobie jak chcecie. Ale no, dla tych, którzy jednak czekają na to, żebym ja zrobił zakończenie czy coś, z jakiegoś powodu, to nie wiem, przewincie o minutę, czy coś. nie będę robić anotacji na złość wam, haha. Bajer jest następujący, że mamy tam na końcu naszego Timiego, którego ożywiamy i tam... a on potem odpierdala shity i się telepie jak... jak jeden z przeciwników w grze, bo myślimy, że będzie mutować. No i bardzo słusznie, że tak myślimy. Zobaczmy sobie. No co? No co? Polaku, kurde. A, to jesteś ty potężniejszym jeszcze, z maską pasażera. Znaczy, ze skórą z maski pasażera. Więc jeszcze straszniej. Bardziej w tą stronę. I potem jest, dokończyli to zakończenie, że po prostu przytulamy naszego syna i nagle on jest kurwa cały zdrowy. I się to ludzie zdenerwowali, bo kurde, taki zajebisty suspens, takie zajebiste zakończenie było normalnie. Powodowało takie zajebistego stracha i wszystko, a tutaj zrobili takie ech. Timmy przeżywa i cześć. Więc jest masa spekulacji teraz, że zrobione zostało zakończenie z jednego powodu. Zakończenie to zostało zrobione po to, aby mogło się dodawać nowe elementy odnośnie mechaniki, że gra nie będzie się kończyć do momencie, jak ten statek tam zwalimy na ziemię, tylko będziemy musieli odwalać jakieś cheaty, nie wiem, zabijać tych ocalałych, inne takie rzeczy, jakby drugi tryb gry dosłownie dojdzie do wszystkiego. I hej, to jest naprawdę fajny potencjał na to, żeby zrobić taki bajer rozgrywkowy. Że tam będziemy musieli znaleźć antidotum, inne jakieś takie pierdoły. Wiecie, jest potencjał niebywały dosłownie do tego wszystkiego teraz. A, co do roślin, ja ogólnie jest taka śmieszna sprawa, że ja cały czas miałem tą mentalność, że o, sprzed update'u, kurde, myślenie. Rośliny jak się posadzi, a w sumie mogę zbierać teraz właśnie, equip. I grzyby też mogę zbierać w berry poucha, ja też o tym totalnie zapomniałem, nie muszę ich wsuwać na miejscu. Proszę bardzo. I teraz powinienem... klik. Jak was się mieszało? Coś z wami się robiło, żeby je mogło było zmieszać z bronią? No nic, ja to później sprawdzę. Blue paint, orange, speed, rusty axe. Nie, gdzieś jest dosłownie możliwość właśnie to, tego mieszania, tylko ja jej jeszcze nie ogarnąłem. Sorry. Kurwa. Boże, ale to sen skurczu w dupy ze strachu. Ja pierdolę, i to jest ta gra, to jest... Gdzie ty kurwa jesteś? Ja pierdolę, kurwa jaki strach. Kurwa masakra jakaś. O Jezu. No moi drodzy, no The Forest, co mogę powiedzieć. Dobra, tu powinienem znaleźć niedaleko. O, cześć żółwiu, właśnie... Kurwa jebana, Polaku. Zajebę ci z łuku, tylko się wystaw. Zajebę ci headshota. No. O, otworzył się. To koniec, kurwo.
Dobra, i co teraz ze skorupą żółwia? To muszę wam naprawdę pokazać, ale wolałbym, żeby był dzień do tego. Czy mnie prawie wyrzuciło w powietrze? To chyba tak. Skorupa żółwia jest jedną z fajniejszych zabawek w tym momencie. Także muszę mieć to jebane światło, żeby wam to pokazać. Eat, equip... Nie będę. Patrzyłem, czy jest to surowe, ale muszę jednak kliknąć dalej tak, żeby podnieść dwa surowe mięsa. Okej. W którym to dokładnie miejscu? Zobaczmy. O! Chyba... Trochę źle poszedłem. Chyba tamta dziura to będzie. No. To w sumie nawet idealnie, bo wam pokażę, co teraz można zrobić ze skorupą żółwia. Oczywiście mówiłeś, Travis, już wcześniej. Ja słyszałem, bo wcześniej mówiłeś. Taki jestem fajny. To cię zbanuję zaraz. Dobra. C to było? Prawy? Jak to się robiło? Może mieć dwie ręce do tego? Nie. Crouch po prostu powinien być. Halo. Jak się odpalało to? Kurwa jebana, ja sprawdzę cię zaraz. No przecież to powinno być pod C, patrząc w dół. O jest, dobra. Uiii, skurwysyny. O, dobra. Muszę patrzeć w dół. I teraz. Woo! Jakie głupie, tylko trzeba się rozpędzić, dobrze? No. Dobra, trzeba podskoczyć. I zasuwamy. Kurde, śmieszna sprawa, tylko muszą być dosyć góry, żeby to fajnie zadziałało. Na pewno łatwiej to zobaczycie, jak będzie dzień, bo teraz oczywiście ciemność w grze. Kurwa, co ja robię zresztą? Zapomniałem po całości o tym. Dark blue natychmiast. Jest, proszę bardzo. No i teraz widać wszystko. Zapomniałem po całości, że mogę tego używać. Fajnie, teraz kurwa nie widzę, gdzie idę na mapie, ale... kitam. Dobra, troszeczkę się przejdziemy, byle tylko coś widzieć. Bo przynajmniej na oko powinienem odnaleźć miejsce, do którego muszę zejść z tą jaskinią. Jeżeli tego nie zrobię, to po prostu zrobię cięcie, prosta sprawa, prawda? Może jakieś po drodze grzybki znajdę? Żebym mógł sobie je do Berry Poucha schować i będę robić zupki. Chyba nawet było tamte wzgórze. Znaczy, to muszą być białe namioty. Więc to jest definitywnie ważna sprawa w tym wszystkim. Czy to są krzaczki, czy to są namioty? To są... krzaki chyba, bardziej niż namioty. To jest piękne, bierzesz sobie Dark Blue, żeby więcej widzieć w grze? Cześć! Ale was chyba mam maksie, no, mam was na maksie, no to... chrup. A, chrup jeszcze raz. Tyk. Jak z moją siłą, ona cały czas spada chyba. Nie, dalej jest na 16 po prostu. No, zetnę parę drzew tutaj. Dla samej potrzeby, żeby zwiększyła się moja pionchopiryna. Bo chcę przynajmniej rozpocząć już ten proces zbierania... Prawie to drzewo spadło na mnie. Zwiększania sobie siły, więc muszę być najedzony, muszę być w pełni sił. Tam muszę się chyba wysypiać nawet, co jest najbardziej dziwaczne, ale hej. Nie ja wymyślałem tą grę. Siła powinna się też zwiększać przez napieprzanie przeciwników. Prosta sprawa z mojej strony. O. Jep. Albo mam nadzieję, że będą właśnie jakieś potrawki sprawiać, że same z siebie będą mi zwiększały siły i będzie zajebiście. Okej, dzień już się ładnie zrobił. Można zasuwać. Czy spadnie na ptaka? Kurde, już myślałem, że na mewę spadnie i tak śmiesznie się wywali. 5 drzew? Nie no, dalej stoi w miejscu. Czemu nie ma tej strzałki? Musi być taka strzałka do góry. Ona właśnie się teraz... pojawia, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jak tam jest z naszą siłą i wszystkim. Czy już? A dupa. A, nasza waga wzrasta, wszystko takie. Taka strzałka powinna być. Mój atletycyzm pięknie rośnie, tego nie jest... też nie ma strzałki, też jestem tym zdziwiony. Ja bardziej jestem atletą, kurde, w tej gierce teraz. Spierdalaj! A wiesz co? Ja potrzebuję twojej skóry. Brawo! Kurwa. Czekajcie. Gida time. Equip. No kurwa, cela mam? A tam kanibal zasuwa. Właśnie teraz jelenie wytrzymują więcej strzałów. Teraz właśnie ten crafted bow
ma zupełnie inne statystyki. On szybciej się naciąga, ale jest słabszy i ma większą kursywę upadku, więc trzeba zupełnie inaczej namierzyć teraz przeciwników. Jezus. Co was tak dużo? Jaki by zjebany patrol. Idźcie w pizdu. Jeleniu pierdolony. I takie wracamy. No to zapierdalamy. Polska walcząca. Śmiesznie, śmiesznie naprawdę. Zaraz zmienię to Dark Blue, nie martwcie się. Jezus, jak teraz ciężko jest trafić z tego. Jakiś żart dosłownie. Jeleniu, ty pierdolony chuju. Nie, kurwa, tak nie będzie. Equip. I zmieniaj mi na original. Dark Blue i original. I zajebiście. No, jakie ty masz wyczucie? Nie! Ty, Diego! Ty kurwo jebana! Co? Ha! Co? Diego się zaciął. Co szmato? Wracaj tu! W dupę cię wyrucham zaraz. Szmaciarzu pierdolony, ty. Co ty se kurwa myślisz, co? Że będziesz mnie kurwa w dupę podgryzał? Co? Dźgę w dupę, masz. Kurwa! A ty kurde, furfaktor se zajebałeś, tak? Dźgę! Dźgę! Ty furasie wstrętny, ty. Ja cię dorwę. O Boże, co to było? O, matka. Dobra, tu już mam max z tego, co widzę. Więc wyekwipujmy. Jezu. To Diego. Za dupę mnie szczopił. Jak taki śnieżny koczkodan. Mówi się, że śnieżny koczkodan przychodzi, gdy wyczuje fiuta hej. Ale twoją skórę chcę bardzo. No nie trafię jej, no Jezus Maria, jakiego ja mam chujowego cela teraz. Umrzyj! Oni ałe desu! Kurwo jebana. Nie, łapanie teraz zwierząt to jest masakra. Ten łuk teraz totalnie nie ma zasięgu. A ja potrzebuję waszych skór, mędy jebane. Ech. Czy ja zgubiłem? Tak, zgubiłem po całości tamten. Travis i jego przygody, kurde, z jebanymi jelonami, no. Znaczy, widzicie, najważniejsze jest to, żeby rzucić nią. To właśnie jest najważniejsze, bo przecież ona zadaje takie same obrażenia odrzutu. Kurwa, ale przecież nad palcami było. Czemu teraz tak zajebiście daleko leci? Gdzie wy jesteście? Śnieżne koczkodany jebańce. Dobra, na tym pagórku chyba nawet to było mniej więcej. Jezus, ale cringe po całości. Czyli jak współczesne gówno. Tak, gdzieś na tym wzgórzu to było. Znaczy tym paśmie górskim bardziej. Ewentualnie się po prostu przejdziemy. O, to jest w sumie idealne miejsce, żeby pokazać wam, jak się można ześlizgiwać. Whee! Turcja! Turcja! Zajebista zabawa. Jest naprawdę tak głupie, a co najlepsze, kiedy spadamy z dużych wysokości, to otrzymujemy tylko część obrażeń od upadku. Co jest nawet fajną sprawą. Boże, ile ja tych strzał potraciłem? W chuj! Ja pierdzielę! Nienawidzę tych, kurde, Januszów małych, zasranych, no. O Boże. Nie ma mnie. Śnieżny koczkodan! Kurwa! Spierdalaj, ty mnie nie widzisz nawet. No co? No co? Kto pierwszy? Mam maczetę. Wiecie, co to jest metal? Obrażenia od tężca szmaty. Gdzie jest on? W sumie wasze kości potrzebuję, więc zajebiście. No co? Śnieżny koczkodan! Jeleń! Ty wdzięczny kurwiu! Aaaa! Nie w dupę! Chodź tu! Zajebę cię! To koniec!
No jak mogło? Zara mnie chuj trafi. O, trafiłem ją! Jak ci głupi ryj skręcił. Jezus Maria, ale czemu tak skręca teraz? Ogólnie ten nie... A, w ogóle jest nowa tekstura teraz skóry, oskurowanego zwierzęcia, wszystkiego. Nie skręcała nigdy tak bardzo dzida i to mnie teraz rozwala po całości. O, śnieżny kot Szkodan. Cześć! To jest niewyobrażalne w tym momencie. Jak one teraz wyczuwają mnie, Jezus Maria. To jest jakaś masakra. Łuk, kurde, teraz prawie nic nie ma zasięgu. One, kurde, mają tak zwiększone AI, że, kurde, mnie wyczuwają na milion kilometrów. Zadźgam cię normalnie. Najlepsze będą... Ej, wracaj tu! O Boże. Nie! Śnieżny koszkodan! Dobra. Cześć! Halo, włącz mi, kurde, rzucanie. Dorwę cię! Po co mam, kurde, jak jakiś, kurde, bushman celować, skoro mogę podbiec i pierdolnąć z bliska, dzidom. Chodź tu! Nie ma ucieczki. Chleb razowy też tak mówił. W dupę, daj! Aż krew zaleciała. Co ty robisz nogami? Jezus, co ja jej robię? O Boże. Śmiesznie. Śmiesznie, śmiesznie. Dobra, słuchajcie, ja zrobię cięcie, żeby znaleźć ten... Idźmy stąd. Żeby znaleźć właśnie tego... To zejście do tej groty, dobra? Tak więc Z2.